Cześć, witajcie na kanale Minimum Pomysłów na Hobby. Cześć, witajcie ponownie. Wszyscy bardzo mocno jarają się piłą składaną z Lidla. Tak. A ponieważ wszyscy jarają się piłą z Lidla, to my postanowiliśmy pojarać się inną. Co mamy? Mamy składaną piłę do gałęzi, prosto z Biedronki. W tle tak, dźwięki ogniska. Zgadza się. Także co? Słuchajcie, piła kosztowała złotych bodajże 15. Więc bardzo ciekawi jesteśmy, ile za te 15 zł. Uda nam się nią popracować. Tak jest. Konstrukcja jest dosyć nietypowa, bo jest zamknięta rączka. Mhm. Co jest fajne, ostrze z blokadą. Ktoś ładnie na opakowaniu napisał, że piła składa się z trzech części. A jest to stalowe ostrze, blokada i ergonomiczny uchwyt. Super. Zobaczymy, jak będzie wyglądała w pracy. Tak, waga, wymiary przed rozłożeniem 22 na 9,5 cm, po rozłożeniu 39 na 8 cm, masa 225 gramów. Romku, czynić honory. A, mam czynić honory, tak? Tak. Okej. Okay. Świeżynka, jeszcze tak na dobrą sprawę nie wiemy, czego możemy się spodziewać. No już przed chwilką naostrzyliśmy. Daje radę. Ostrzałkami z Lidla. Tak, żeby nie było. Które wcześniej widzieliście u nas na kanale. Ta-da! Dziękuję bardzo. Rączka plastikowa, wykonana całkiem nieźle z jakiegoś odlewu. Tutaj jest dosyć sprężysta. Wierzchnia część gumowana. Ostrze składane, dosyć długie, zęby duże. Zobaczymy, tak, ile można się po tym spodziewać. Zobacz, waży to... I jaką siłę będziemy musieli użyć. Ale fajnie, fajnie, fajne jest to właśnie tak, jak ja przed chwilą wspomniał. Rączka cała jest gumowana, jak widzicie. Fajnie trzyma się w rękach, w dłoni, fajnie leży. No, zobaczymy, no. Zobaczymy, ile to jest warte. Damy jej dzisiaj w kość. Oprócz tego jest oczko w rączce do zamontowania ewentualnego sznurka, jeśli ktoś lubi albo pracuje w jakichś takich miejscach, że może gdzieś tam spać. Tak, to jest też dobre rozwiązanie, bo jak gdzieś pracujemy, możemy puścić, ona nam przykładowo będzie latała, możemy zamontować ją sobie do paska. Pozdrawiamy pilotów. Możemy zamontować do paska, puścimy, wtedy po prostu łapiemy ją z powrotem, pracujemy, puszczamy. Może pokażemy z bliska, jak to wygląda w ogóle. Więc mamy ostrze, zęby dosyć duże. Na samym początku już jest rdza, mimo że było przechowywane w warsztacie. Zobacz. Tak, już jakieś małe kropki powstają. Tak jest, rączka wygląda w ten sposób. Tak jak widzicie, to jest otwór. Ta część jest dosyć sprężysta. To jest skręcone na śrubę z nakrętką, więc generalnie gdybyśmy złapali jakiekolwiek luzy, to można to sobie poprawić. Ale także można wziąć i wymienić, nie? Bardzo, bardzo prosto, prosta wymiana ostrza jest, nie? Tak, gdybyśmy takowe nabyli gdziekolwiek, to przypuszczam, że jednorazówka. Ale słuchajcie, za te 15 zł myślę, że trzeba to będzie przetestować. Więc was zapraszamy na film. Zapraszamy. Mamy naszą piłkę. Spust. Jak zauważyliście, już są jakieś małe pozostałości, bo próbowaliśmy z Jackiem już na niektórych kawałkach drzewa, czy nie drzewa, tam uciąć jakieś kawałeczki. Chcieliśmy zobaczyć najpierw, jakiej dużej siły musimy użyć. Teraz pokażemy wam, czy... Mamy tutaj oparty, zobaczcie. Tak, oparty kawałek jakiejś gałęzi, którą znaleźliśmy tutaj w okolicy, ktoś to wcześniej Połamał. Będziemy się starać teraz obciąć to, przeciąć. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To działamy.
jak widzicie, przecięliśmy to bez problemu. Postaramy wam znaleźć może coś grubszego. Jak nam się uda, to za chwilę wracamy. Mamy tutaj troszkę grubszy wystający korzeń od drzewa, coś wcześniej widocznie musiał też to ucinać, więc zobaczymy, jak nam pójdzie skrócenie tego. Jak widzicie, użycie trochę większej siły, ale udało się. Słowem podsumowania... Nie wpadnij. Tak jest, to są chyba najczęstsze słowa, które słyszę dzisiaj od Romka. Słuchajcie, od ostatniego czasu wychodzi tak, że jeżeli jest jakieś cięcie w drzewie, to wykonuję to ja. Trzeba się było nie zakładać z Janem Cieślą, to byś... Tak, pozdrawiamy go serdecznie, jeżeli nas ogląda. Fajne wyzwanie. Na pewno przy najbliższej okazji też podajemy się następnej konkurencji, następnego wyzwania, jeżeli będzie takie u niego. Ale trenuje cały czas. Tak, ja trenuję cały czas. Jak widzicie, nie rozstaję się z różnymi narzędziami. Jeżeli chodzi o to narzędzie, powiem wam, że przytrzymaj, Jacku, chcieliśmy niewyschnięte, ale jeszcze żywe, akurat to było ścięte, leżało gdzieś tu w okolicy. Tutaj w krzakach, jak widzicie, już swoje przeleżało. Tak, przeleżało. Można lekko wyczuć, że jeszcze jest mokre, więc jeżeli cięcie drzewa mielibyśmy porównywać mokre a suche, no to wiadomo, że wyschnięte drzewo łatwiej się tnie. Z tego względu zapewne, że jeżeli tniemy to ręcznie w suchym drzewie, no to piła czy piłka ręczna nie zacina nam się. Jeżeli chodzi o mokre drzewo, no to wiadomo, blokuje się, ale przy tym na przykład nam się nie blokowało, tak samo jak chcieliśmy też kawałek drzewa jeszcze mokrego, bo jeszcze jest nawet czuć po prostu, że jest wilgotne. Tak jest, ono było, przypuszczam, że od kilku sezonów tak widać ścięte, natomiast gdzieś tam od korzeni zaczynają wychodzić już jakieś kolejne odrosty, więc ono w jakiś tam sposób jeszcze żyje. Tak. I tu też nie było problemu, żeby to uciąć. Jedynym małym problemem to była średnica, to jest średnica ostrza, nie? Tak jest. W najgrubszym miejscu mieliśmy tak, że mieliśmy może z 5-6 cm zapasu. Tak, i w pewnym momencie też zauważcie na filmie, w pewnym momencie po prostu przy warciu do siebie wyskoczyła mi piła. No, bo akurat no średnica, no to jest, ja nie wiem, no to może być z 12 cm może być ostrza średnica, odcinek ten, ale mówię, no ucięcie takiego kawałka to na pewno, nie użyłem dużej siły od. Tak czy siak, zakup za 15 zł, nie testowany jeszcze, bynajmniej ja nie widziałem, żeby ktokolwiek to testował. Postanowiliśmy to zrobić, sprawdziło się. Będziemy ją ze sobą zabierać teraz w teren cały czas, żeby zobaczyć, jak długo przeżyje. Tak, tym bardziej, że no, to też nie jest ciężkie, więc wrzucenie do plecaka, tym bardziej, że ostrze nam się chowa do rękojeści. Nie? Co też jest fajne, więc tutaj sobie w żaden sposób krzywdy nie zrobimy. I nic nie uszkodzimy przykładowo w plecaku.
ono się samo nie otwiera, trzeba nacisnąć, żeby się otworzyło, no. Więc to też jest, też jest słyszymy fajne. Takie kliknięcie, nie? Tak jest. Więc wydatek 15 zł? Opłacalny. Naszym zdaniem jest to opłacalne do takiego małego nawet survivalu, gdzie nie wiem, wyruszamy w teren i nie wiem, musimy sobie przygotowo, nie wiem, zrobić jakieś zasieki. Bierzemy tą małą piłę, ucinamy jakieś gałęzie, nie gałęzie od drzew, które leżą gdzieś na ziemi powalone i sprawę załatwiamy. Fajna sprawa, fajny zakup, wart tych pieniędzy. Zobaczymy, jak długo będzie nam służyć. Ciekawi jesteśmy, z jakich pił wy korzystacie? Tak, czy korzystaliście z tej, czy z jakiejś innej? Prosimy o wpisy pod filmem, zdjęcia, linki. My do tej pory używaliśmy zarówno tej lidlowskiej, bo też ją mamy, jak i Tajimy, również składanej piły do cięcia drewna suchego i mokrego, tak jak ta. I te testy pewnie też zobaczycie gdzieś tam w najbliższym czasie. A na dzień dzisiejszy? Dziękujemy wam bardzo, że jesteście z nami. Kto jeszcze nie dał lajka, subskrypcji, zachęcamy do tego. Tak, pozdrawiamy panów z lotniska, pozdrawiamy wiatr, który nam nie daje tutaj żyć. Mam nadzieję, że nie przekłada się to bardzo mocno na jakość dźwięku. A my co? A my kończymy. Tak. Pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Cześć.